No jesteśmy na stanowisku, to dosyć wyjątkowe stanowisko, bo ponad 20 firm tutaj się znajduje, tak? W ramach Państwa projektu Polskiego Centrum Narzędziowego. Proszę przybliżyć tak naprawdę, czym jest to Polskie Centrum Narzędziowe? Znaczy, Polskie Centrum Narzędziowe to inicjatywa, która powstała na wzór polskich składów budowlanych, które są rozpoznawalne w całej Polsce i nie ukrywamy, że bierzemy ten przykład i w jakimś sensie staramy się to rozwijać w kategorii maszyn, narzędzi i tego przemysłu narzędziowego. W obszarze krajowym dążymy do tego, żeby stworzyć grupę akcjonariuszy, którzy będą pod naszym szyldem sprzedawali wszelkiego rodzaju narzędzia, maszyny i urządzenia. Ale nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce, oczywiście tu może za chwileczkę pan Dawid przedstawi ten drugi projekt, który ma, myślę, bardzo duże znaczenie i jest jak gdyby równoległym filarem do tego, co robimy w Polsce. Czyli mówimy o projekcie For Poland. Dokładnie. Drugi projekt, to nazwaliśmy go For Poland, czyli to jest platforma promocji polskich producentów maszyn i narzędzi. Jest to promocja naszych tutaj rodzimych producentów za granicą. Mamy tutaj narzędzia jak katalog, czy też system, który będzie tutaj promował to za granicą. Możemy się pochwalić w tej chwili patronatem honorowym ministra gospodarki. Gratuluję. Dziękujemy. Będziemy chcieli to w sukces dla wszystkich polskich producentów przełożyć, więc jest to projekt, którym chcemy zachęcić wszystkich producentów, aby się i na wystawach prezentowali za granicą i budowali właśnie ten biznes zagraniczny. I państwo macie tym producentom jakby to ułatwić, prawda? Tak, naszym podstawowym celem jest stworzenie sytuacji, w której polski przemysł czy polski producent będzie mógł występować w jakimś zorganizowanej grupie, która będzie po prostu zauważalna. No, mamy dzisiaj sytuację, w której każdy podejmuje te działania indywidualnie, ponosi określone koszty i tym samym, myślę, nie osiąga tego efektu, który jest tak naprawdę do osiągnięcia. To, że możemy coś robić razem, to jest chyba najlepsza formuła rozwoju i to jest praktykowane przez większość krajów w Europie, a przecież tam zmierzamy, tam są te wzory, które możemy naśladować, wykorzystywać. Po prostu uczmy się, wykorzystujmy również to na własne potrzeby. No tak, no bo to nie jest nowość, to nie jest żadne nowum, tak? Działanie w takiej grupie. Oczywiście. To są systemy, które działają od wielu lat, natomiast musimy dojrzeć do tego, że jest sens właśnie w ten sposób promować się, szukać tych możliwości, bo polski przemysł to fantastyczna grupa producentów, doskonały produkt, natomiast niezbędna jest ta promocja, niezbędne jest to, żebyśmy zostali zauważeni i możemy się ci z podniesionym czołem pokazywać wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. W tej chwili ile firm jest zrzeszonych w Państwa grupie? W tej chwili jest 14. W tej chwili mamy dokładnie 14 firm. Na tym stoisku tutaj w Poznaniu mamy 20 przedsiębiorstw, które się prezentuje. Jeszcze, żeby wspomnieć do tego, co tutaj pan prezes przedstawił, że razem, dlatego też nasze motto to jest razem znaczymy więcej. W grupie jest ta siła. Również teraz współpracujemy z takimi projektami jak India and Russia Center, jak i The Best of Poland. Są to projekty, które pomagają rozwijać się przedsiębiorcom. My tutaj w branży właśnie maszynowo-narzędziowej chcemy właśnie prowadzić takie misje i też ułatwiać ten cały kontakt za granicą. No to, że tutaj na targach tych akurat item w Poznaniu mamy tak dużo firm z Indii, to dobrze dla Państwa. Tak, to jest bardzo dobry znak. Też mamy tutaj bieżący kontakt tutaj z firmami indyjskimi, więc idziemy tą drogą, żeby właśnie rozpowszechniać polski przemysł. Zainteresowanie Państwa grupą jest duże, to wiemy z doświadczenia, ale wspomniał Pan o tym, że jest jeszcze pewna bariera, którą przydałoby się pokonać, żeby to zainteresowanie było jeszcze większe i te korzyści były bardziej zauważalne dla przedsiębiorców. Oczywiście. Znaczy, no, nie jest tajemnicą, no, mamy do czynienia jednak z jakąś naszą określoną mentalnością, która oczywiście się zmienia, bo Europa się otworzyła, tworzą się nowe możliwości. Przedsiębiorcy szukają nowych rynków. Każdy musi we właściwym czasie zrozumieć tą sytuację, że świat się otwiera i trzeba się umieć w nim znaleźć. Myślę, że ta świadomość im prędzej nastąpi, tym lepiej dla wszystkich. Natomiast oczywiście każdy potrzebuje swojego czasu i każdy będzie mógł z tego skorzystać w tym momencie, kiedy uzna za stosowne. My jako Polskie Centrum Narzędziowe otwieramy taką możliwość. Oczywiście nie na siłę, na
zasadzie prostego zaproszenia, które się nie wiąże ani z wielkimi kosztami, ani z jakąś specjalną decyzją. Po prostu otwieramy tę możliwość, zachęcamy, zapraszamy. Myślę, że to jest ten czas, żeby podejmować takie decyzje, ale szanujemy decyzje każdej z firm. Powiem tylko, że już na tych targach mamy wstępne zainteresowanie ponad 55 polskich firm, które dostrzegły możliwości, jakie niesiecie, jakie ten projekt może przynieść. Natomiast to, że żeśmy zostali zauważeni przez organizacje rządowe i patronat, tak, jest po prostu tutaj dowodem na to, że idziemy w dobrą stronę.